Zapraszam na film mabicom.pl. A oficjalnym partnerem mojego kanału są Polskie Nici. Witam w trzeciej części serwetki numer 11. Jesteśmy aktualnie po 16 rzędach. W dzisiejszej części zaprezentuję rządki od 17 do 20. Zapraszam do wspólnego szydełkowania. Rządek 17. Zaczynamy także od przejścia pod łuk, czyli robimy oczko ścisłe, 3 oczka łańcuszka na pierwszy słupek, 2 słupki połączone górą pod łukiem, 3 oczka łańcuszka i 3 słupki połączone górą pod tym samym łukiem. Mamy motyw wykonany. Następnie 3 oczka łańcuszka nad łukiem, wykonujemy słupek podwójnie nawinięty, oczko łańcuszka, słupek podwójnie nawinięty, oczko łańcuszka i takich słupków robimy łącznie 5. Czyli trzeci słupek podwójnie nawinięty pod łukiem, oczko łańcuszka. Czwarty słupek podwójnie nawinięty, oczko łańcuszka. I piąty słupek podwójnie nawinięty. Tu nad tym jednym łukiem wykonaliśmy 5 słupków podwójnie nawiniętych, rozdzielonych oczkiem łańcuszka. Następnie 3 oczka łańcuszka. Przechodzimy nad motyw i powtarzamy motyw już dobrze znany, czyli 3 słupki połączone górą, 3 oczka łańcuszka i 3 słupki połączone górą. Pięć oczek łańcuszka, słupek nad pierwszym słupkiem, 5 oczek łańcuszka nad drugim słupkiem, wykonujemy 5 słupków połączonych górą wbite w to samo oczko, czyli pięciokrotnie wbijamy się nad tym samym słupkiem i robimy 5 słupków połączonych górą. Mamy pięciokrotnie przerobiony. 5 oczek łańcuszka, słupek nad słupkiem i 5 oczek łańcuszka. Tak prezentuje się motyw w rzędzie 17. Zaczynamy od motywu nad motywem, czyli 3 słupki połączone górą. Trzy oczka łańcuszka i 3 słupki połączone górą. Trzy oczka łańcuszka. Tu teraz nad tym łukiem będziemy wykonywać 5 słupków podwójnie nawiniętych pomiędzy oczko łańcuszka, czyli słupek podwójnie nawinięty nad łukiem, oczko łańcuszka. Słupek podwójnie nawinięty, oczko łańcuszka, słupek podwójnie nawinięty, oczko łańcuszka, słupek podwójnie nawinięty, oczko łańcuszka i ostatni słupek podwójnie nawinięty. Trzy oczka łańcuszka. Przechodzimy nad następny łuk i tu powtarzamy motyw. Pięć oczek łańcuszka, słupek nad słupkiem,
5 oczek łańcuszka, 5 słupków połączonych górą, wbite nad słupkiem. Czyli wszystkie 5 słupków wbijamy tutaj, nad tym jednym słupkiem. Pięć oczek łańcuszka, słupek nad słupkiem i 5 oczek łańcuszka. Tak prezentuje się motyw w rzędzie 17. Powtarzamy go dookoła rzędu. Ostatnie 5 oczek łańcuszka, rządek kończymy oczkiem ścisłym w pierwszą trójkę słupków. Tak zakończyliśmy rządek 17. Rządek 18 zaczynamy od przejścia podług, zatem robimy oczko ścisłe, 3 oczka łańcuszka na słupek, 2 słupki połączone górą nad łukiem, 3 oczka łańcuszka, 3 słupki połączone górą również nad łukiem, czyli wykonujemy nasz motyw. Oczko łańcuszka, półsłupek nad pierwszym słupkiem podwójnie nawiniętym, 3 oczka łańcuszka, półsłupek nad kolejnym słupkiem, 3 oczka łańcuszka, półsłupek nad kolejnym słupkiem, 3 oczka łańcuszka, półsłupek nad słupkiem, 3 oczka łańcuszka, półsłupek nad ostatnim słupkiem. Czyli wykonaliśmy tutaj 4 łuki po 3 oczka łańcuszka i półsłupki nad każdym z 5 słupków. 3 oczka łańcuszka. Nad motywem powtarzamy motyw. Oczek łańcuszka, słupek nad słupkiem, 5 oczek łańcuszka, teraz nad tymi 5 słupkami połączonymi górą wykonamy słupek podwójnie nawinięty. 5 oczek łańcuszka i jeszcze jeden słupek podwójnie nawinięty, to samo oczko. Pięć oczek łańcuszka, słupek nad słupkiem i 5 oczek łańcuszka. Tak wygląda motyw w rzędzie 18. Powtarzamy go dookoła rzędu. Czyli mamy tutaj jeszcze motyw nad motywem, 3 oczka łańcuszka, 4 łuki po 3 oczka łańcuszka, 3 oczka łańcuszka, motyw nad motywem, 5 oczek łańcuszka, słupek nad słupkiem, 5 oczek łańcuszka nad tymi 5 słupkami z poprzedniego rzędu mamy słupek podwójnie nawinięty, 5 oczek łańcuszka, słupek podwójnie nawinięty. I dalej, 5 oczek łańcuszka, słupek nad słupkiem, 5 oczek łańcuszka. Powtarzamy tak do końca rzędu. Ostatnie 5 oczek łańcuszka i rządek kończymy oczkiem ścisłym w pierwszą trójkę słupków. Tak zakończyliśmy rządek 18. Rządek 19. Zaczynamy także od przejścia na łuk, zatem robimy oczko ścisłe. 3 oczka łańcuszka na słupek.
dwa słupki połączone górą pod łukiem, trzy oczka łańcuszka, trzy słupki połączone górą pod tym samym łukiem. Cztery oczka łańcuszka. Pół słupek nad pierwszym łukiem. Tu będziemy wykonywać trzy łuki po trzy oczka łańcuszka. Zatem trzy oczka łańcuszka. Pół słupek nad następnym łukiem. Trzy oczka łańcuszka. Pół słupek nad kolejnym łukiem. Trzy oczka łańcuszka. I pół słupek nad ostatnim łukiem. I mamy trzy łuki po trzy oczka łańcuszka. Teraz cztery oczka łańcuszka. Motyw nad motywem. Pięć oczek łańcuszka. Słupek podwójnie nawinięty nad słupkiem. Pięć oczek łańcuszka. Przechodzimy tutaj teraz nad ten łuk i wykonujemy trzy słupki potrójnie nawinięte połączone górą. Pięć oczek łańcuszka. Pod tym samym łukiem kolejne trzy słupki potrójnie nawinięte, połączone górą. Pięć oczek łańcuszka i jeszcze kolejne trzy słupki potrójnie nawinięte, połączone górą nad tym samym łukiem. Pięć oczek łańcuszka. Nad słupkiem słupek podwójnie nawinięty. I pięć oczek łańcuszka. To jest motyw w rzędzie 19. Tu będzie w każdym kolejnym rzędzie coraz więcej elementów do wykonania. Jeszcze raz pokażę. Nad motywem motyw, czyli trzy słupki połączone górą, trzy oczka łańcuszka, trzy słupki połączone górą. Cztery oczka łańcuszka. Pół słupek nad pierwszym łukiem. Trzy oczka łańcuszka, pół słupek nad drugim łukiem, trzy oczka łańcuszka, pół słupek nad trzecim łukiem, trzy oczka łańcuszka, pół słupek nad czwartym łukiem. Cztery oczka łańcuszka, nad motywem powtarzamy motyw.
5 oczek łańcuszka, słupek podwójnie nawinięty nad tym pierwszym słupkiem. 5 oczek łańcuszka, przechodzimy na dług. Tu pomiędzy tymi dwoma słupkami podwójnie nawiniętymi z poprzedniego rzędu i nad tym łukiem wykonujemy 3 słupki potrójnie nawinięte, połączone górą. Pięć oczek łańcuszka. Kolejne 3 słupki potrójnie nawinięte, połączone górą pod tym samym łukiem. Oczek łańcuszka i jeszcze pod tym samym łukiem 3 słupki potrójnie nawinięte, połączone górą. Pięć oczek łańcuszka. Przechodzimy nad kolejny słupek i tu wykonujemy słupek podwójnie nawinięty i 5 oczek łańcuszka. Tak powtórzyliśmy drugi raz motyw z rzędu 19. Powtarzamy go dookoła okrążenia. Ostatnie 5 oczek łańcuszka, rzędek kończymy oczkiem ścisłym tutaj w szczyt tej trójki słupków połączonych górą. I tak prezentuje się rządek 19. Rządek 20. Zaczynamy od przejścia na łuk, zatem robimy tutaj oczko ścisłe pod łukiem, 3 oczka łańcuszka na słupek, 2 słupki połączone górą pod łukiem, tak jak już w każdym poprzednim rzędzie, 3 oczka łańcuszka, 3 słupki połączone górą pod tym samym łukiem, 4 oczka łańcuszka, pół słupek nad pierwszym małym łukiem, 3 oczka łańcuszka, pół słupek nad drugim łukiem, 3 oczka łańcuszka, pół słupek nad trzecim łukiem, 4 oczka łańcuszka. Nad motywem powtarzamy motyw, czyli 3 słupki połączone górą, 3 oczka łańcuszka i 3 słupki połączone górą. Oczek łańcuszka, słupek podwójnie nawinięty nad tym słupkiem podwójnie nawiniętym z poprzedniego rzędu. 5 oczek łańcuszka. Przechodzimy teraz nad łuk i wykonujemy 3 słupki podwójnie nawinięte, połączone górą. 5 oczek łańcuszka i nad tym samym łukiem kolejne 3 słupki potrójnie nawinięte, połączone górą.
5 oczek łańcuszka. Przechodzimy na następny łuk i tu powtarzamy tak samo. 3 słupki potrójnie nawinięte, połączone górą. Oczek łańcuszka i 3 słupki potrójnie nawinięte, połączone górą pod ten sam łuk. Oczek łańcuszka, słupek podwójnie nawinięty nad słupkiem i 5 oczek łańcuszka. Tak wygląda motyw w rzędzie 20. Jeszcze raz go pokażę. Zaczynamy od motywu nad motywem. Czyli 3 słupki połączone górą, 3 oczka łańcuszka i 3 słupki połączone górą. To jest ten nasz główny motyw w tym rzędzie, którego powtarzamy w każdym tutaj okrążeniu. 4 oczka łańcuszka, pół słupek nad pierwszym łukiem, 3 oczka łańcuszka, pół słupek nad drugim łukiem, 3 oczka łańcuszka, pół słupek nad trzecim łukiem, 4 oczka łańcuszka i motyw nad motywem. Pięć oczek łańcuszka. Słupek podwójnie nawinięty nad słupkiem, podwójnie nawiniętym z poprzedniego rzędu. 5 oczek łańcuszka. Przechodzimy nad pierwszy łuk, pomiędzy tymi trójkami słupków potrójnie nawiniętych z poprzedniego rzędu. Nad pierwszym z nich wykonujemy 3 słupki potrójnie nawinięte połączone górą. Oczek łańcuszka i nad tym samym łukiem jeszcze raz 3 słupki potrójnie nawinięte połączone górą. Pięć oczek łańcuszka. Przechodzimy nad drugi łuk. I tu także wykonujemy 3 słupki potrójnie nawinięte, połączone górą. 5 oczek łańcuszka. I jeszcze 3 słupki potrójnie nawinięte, połączone górą pod ten sam łuk. Pięć oczek łańcuszka, słupek podwójnie nawinięty nad słupkiem podwójnie nawiniętym. Pięć oczek łańcuszka i tak prezentuje się sekwencja w tym rzędzie, którą powtarzamy dookoła. Ostatnie 5 oczek łańcuszka, rząd dokończymy oczkiem ścisłym. Tutaj w górę tej trójki słupków połączonych górą. Tak zakończyliśmy rządek 20.
Mamy 20 rządek gotowy i na tym zakończyliśmy również trzecią część serwetki numer 11. Zapraszam do obejrzenia pozostałych części. Pozdrawiam, Martyna z Mabicom.